Tuż przed Mikołajkami w piątkowy wieczór 4 grudnia w zespole pałacowo-parkowym rozbłysła świąteczna choinka. Atrakcja e, dla mieszkańców, bo muszę powiedzieć, że myślimy o nich, tęsknimy. Z uwagi na obecną sytuację brakuje nam bardzo kontaktu z naszymi mieszkańcami, a święta to taki okres, gdzie spędzamy je z osobami, które są dla nas ważne, są nam bliskie. I rzeczywiście mieszkańcy są nam bliscy. Chcieliśmy, żeby... Przez to zdoby choinkowe, ta radosna i ciepła atmosfera świąteczna zagościła także w domach naszych mieszkańców, żeby wiedzieli, że tworzymy wspólnotę, wspólnotę lokalną. I mam nadzieję, że ten okres świąteczny, mimo że będzie szczególny, ale będzie dla nas radosny, po to, żebyśmy mogli się w przyszłym roku już normalnie spotykać. I tego nam wszystkim życzę. Choinka ma 10,5 metra wysokości, zawisło na niej ponad 500 bombek, a punktów świetnych jest prawie 5000. Nowy wystrój pojawił się też na ulicy parkowej oraz Radomskiej. Aby poczuć klimat świąt, warto wybrać się wieczorem na spacer do zespołu pałacowo-parkowego.